Asia, siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić kwiaty z materiału. Film nagrałam na prośbę widzów. Do wykonania kwiatka potrzebuję cyrkiel, watę, wykałaczkę, nitkę, igłę, długopis, tekturkę, nożyczki, tasiemki, materiały i pistolet z klejem na gorąco. Na tekturce rysuję koła o średnicy 9 i 7 cm. Wycinam je. Większe koło odrysowuję na materiale 5 razy. Wycinam kółka. Mniejsze koło odrysowuję 2 razy. Również wycinam. Teraz na lewej stronie materiału przeszywam koło. Przekuwam igłę z nitką. Raz od dołu, raz od góry. Przeciągam igłę i kontynuuję obszywanie. Ściągam nitkę wraz z materiałem, ale zostawiam niewielki otwór. Tak przygotowany płatek wypełniam watą. Zaciskam nitkę do końca. Wiążę supeł. Tak samo wypełniam pozostałe kółka. Z tektury wycinam kształt liścia. Odrysowuję go 2 razy. I wycinam. Liście zszywam ze sobą na lewej stronie. Odwracam materiał. Przycinam liścia z tekturki i wkładam go do środka uszytego liścia. Skleję ze sobą środki kwiatka. Do nich przyklejam 5 płatków. Wykałaczkę owijam zieloną tasiemką. Na górę nakładam trochę kleju i przyklejam pomiędzy dwoma płatkami. Do wykałaczki przyklejam listek. Na koniec przy liściu wiążę kokardkę. I gotowe! Kwiatek będzie fajnym pomysłem na prezent lub dekorację do pokoju. Można go umieścić w wazonie lub w doniczce. Kwiatki można użyć z różnych tkanin. Najlepsze są do tego bawełna, flanela czy filc. Oczywiście możecie użyć kwiaty większe lub mniejsze. Wszystko zależy od średnicy kół, które wykorzystacie do zrobienia kwiatków. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam. Pa, pa!